Początek sezonu był dla Górnika bardzo udany. 4 zwycięstwa, w tym wyjazdowe z Legią i pozycja lidera tabeli. Niestety po serii zwycięstw przyszła seria porażek. Najpierw remis z Wisłą Kraków, a później przegrane z Zagłębiem Lubin i Rakowem Częstochowa kosztowały Górnika pozycję lidera. Wyjazdowy mecz z Wartą Poznań był więc okazją do przełamania. Także Beniaminek, który w tym sezonie nie wygrał jeszcze na swoim stadionie, chciał przełamać złą passę. Goście nie dali im jednak na to zbyt wielu szans. Mimo kilku okazji trójkolorowym udało się zdobyć bramkę dopiero w drugiej części spotkania. W 55. minucie rzut karny wykorzystał Jesus Jimenez. Do końca meczu wynik nie uległ już zmianie. Górnik pokonał Wartę 0-1. Zdawaliśmy sobie sprawę, że czeka nas bardzo trudne spotkanie i takie było. Tak naprawdę losy się ważyły, kto pierwszy strzeli bramkę. To mogła być bramka decydująca. Na pewno końcówka bardzo była nerwowa, ale najważniejsze z tym wszystkim, że dzisiaj wracamy do Zabrza z punktami, które są nam bardzo potrzebne. Warta na pewno cały czas idzie do przodu, robi progres, więc też tutaj to jest zespół, który cały czas się rozwija. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Jest jedno pytanie przesłane przez redaktora Macieja Kaufa. Pytanie jest następujące. Trochę nerwowa końcówka, ale generalnie Warta krwi Górnikowi nie napsuła zbyt wiele. Cieszy powrót Michała Koja. Prosimy o krótką ocenę jego występu. Michał to jest nie tylko ważna część zespołu, ale to jest również dzisiaj kapitan. To jest zawodnik, który z nami już jest bardzo długo, który ma duży wpływ taki pozytywny na zespół i to dzisiaj było widać. Poprzez nie tylko same ustawienie na boisku i zachowanie, ale i również poprzez podpowiedzi do młodych swoich dwubocznych obrońców, poprzez regulowanie tempa gry i tak, tak jak pan redaktor zauważył, na pewno jego powrót to jest wartość dodana naszego zespołu i to cieszy. To nie był dobry mecz w naszym wykonaniu, zupełnie inaczej się do tego meczu nastawialiśmy i z takim przekonaniem, że będziemy mogli więcej osiągnąć w tym spotkaniu. Górnik Zabrze bardzo tym wysokim pressingiem nas zdominował i plan, który sobie założyliśmy, żeby właśnie po przechwycie rzucać piłkę za linię obrony, no nie wyszedł, bo popełniliśmy proste błędy i dużo było niedokładności takich indywidualnych w naszych poczynaniach. My zdajemy sobie sprawę z siły innych zespołów i z siły naszego zespołu, dlatego nie rozdzieramy szat, przygotowujemy się spokojnie do kolejnego meczu. Wygramy, to jest ważne i teraz idziemy na następny mecz i tak dalej. Nie? Poczułeś się pewnie podchodząc do rzutu karnego? Tak. Nie jest ciężko, ale dobra, ja pracuję, nie? Cały trening i dzisiaj robiłem. Po 8 kolejkach Górnik Zabrze ma na koncie 16 punktów i zajmuje drugie miejsce w tabeli. Kolejnym ligowym rywalem trójkolorowych będzie zamykający tabelę Piast Gliwice. Zanim jednak dojdzie do derbowego spotkania, Zabrzanie zmierzą się z KSZO, czyli z Klubem Sportowym Zakładów Ostrowieckich 1929 Ostrowiec Świętokrzyski w ramach 1/16 finału Pucharu Polski.